Paweł Makowiecki, współpracownia. Czyli spółka ma własną osobowość prawną. Co tak naprawdę to daje? Więc w praktyce, oprócz czynnego prawa i biernego prawa wyborczego, może podejmować wszystkie aktywności w wymiarze prawnym, tak jak każdy z nas. Czyli każdy z nas może prowadzić działalność gospodarczą, jeśli chce. Czy ktoś nas zmusi do prowadzenia działalności gospodarczej? No nie zmusi. Tak samo spółka. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą, ale nie musi. Przykład. Mam 20 hektarów lasu i nie chcę mi posiadać osobiście. Zakładam spółkę, wnoszę te 20 hektarów lasu aportem do spółki. Spółka posiada las. Las sobie rośnie. Czy jeśli spółka nie prowadzi jakiejś gospodarki leśnej, nie robi wyrębu, wycinki, czy prowadzi jakąś działalność gospodarczą? No nie, po prostu posiada las. Ma majątek, ten majątek sobie wzrasta, a jest spółką? No jest. I czy las należy do spółki? Należy. Kolejną rzeczą jest inwestowanie. Jeżeli ktoś z nas prywatnie ma jakieś pieniądze i chciałby je zainwestować także w jakieś, powiedzmy, w spółki albo kapitałowo, albo w jakikolwiek inny pomysł, czy założyć lokatę w banku, czy inwestować na giełdzie, może te pieniądze zainwestować, ale czy ktoś nas zmusi do inwestowania pieniędzy? No nie zmusi. Tak samo spółka. Spółka jako osoba, jeżeli ma pieniądze, także może je inwestować. Może założyć lokatę w banku, może założyć konto maklerskie, kupować udziały innych spółek, może bezpośrednio inwestować w różne biznesy. Czy ktoś zmusi spółkę do tego, aby inwestowała w jakieś inne biznesy? No nie zmusi. Podobnie kwestia kredytu. Jeżeli ja osobiście mam, powiedzmy, jakąś zdolność kredytową i ktoś byłby gotów dać mi ten kredyt, to czy mogę wziąć kredyt? No mogę. Ale czy ktoś mnie zmusi do tego, żebym brał kredyt? No nie zmusi. I tak samo spółka. Jeśli spółka według pożyczkodawców ma taką zdolność spłacania kredytu i ktoś by chciał kredytu tej spółce udzielić, to czy spółka może wziąć kredyt? Kredyt, leasing? No pewnie, że może. Ale czy ktoś ją zmusi do tego, żeby wzięła kredyt leasing? No nie zmusi. Więc spółka, jeszcze raz, przede wszystkim jest osobą i ma wolność podejmowania decyzji dzięki temu. Jeśli chce, to może prowadzić działalność gospodarczą, ale nie musi. Jeśli chce, to może inwestować, ale nie musi. Jeśli chce i ktoś jest gotów kredyt udzielić, może wziąć kredyt, ale nie musi. Paweł Makowiecki, współpracownia.